Teraz jeszcze z tymi maszyskami dochodzą kolejne elementy, które trzeba brać pod uwagę w takim technicznym przygotowaniu się do wyjścia. Bo trzeba maseczkę założyć, włożyć i tak dalej. Więc robi się ciekawie. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj z Wami. Tak jak wczoraj mówiłem, Poznań jest nam z różnych względów bliski. Moja żona tutaj broniła swoją pracę magisterską na temat bólu porodowego i była w 9. miesiącu w ciąży. I z takim brzuchem pojechała tutaj na Marcinkowski, to chyba taka szkoła jest, tak? Tutaj ten Uniwersytet Medyczny jest imienia Marcinkowskiego. I tam zdawała z takim wielkim brzuchem egzamin swój magisterski z bólu porodowego. Po czym, po ilu to było dniach? Po pięciu? Po piątym? Rodził się Danielek, nasz najstarszy syn, a Fabiola na tym, w czasie tego porodu mówi, jaka głupia ta praca była, tam nic nie było prawdą, nie da się tego bólu znieść. Och, także to jest jedna rzecz na przykład, która wiąże nas z Poznaniem. Inna rzecz jest taka, że kiedy studiowałem tutaj, to też 5 lat spędziłem tutaj w zborze na Grunwaldzkiej. Wtedy, kiedy powstawał też zbór K5N. Jeszcze jak ja przyjechałem, to jeszcze Piotr Zaręba był pastorem na Grunwaldzkiej, a później już założył K5N, a myśmy tam z Grzesiem Wojnę prowadzili tamtejszy zbór, więc Poznań jest mi taki bliski. Nawet przez chwilę rozważałem, czy by tu nie zostać, ale Pan Bóg pokierował inaczej. I cieszę się dlatego też między innymi, że tu wracam. Jak tak wracam, to sobie oglądam te różne stare kąty. Jeszcze mam tylko jedną historię opowiem, bo jest związana z rondem Rataje. Tutaj niedaleko uczyłem w przedszkolu angielskiego, jak sobie dorabiałem jako student. I któregoś razu po zajęciach w przedszkolu poszedłem sobie tak nad wartę, położyłem się i tak zasnąłem z rękami. Tutaj miałem koszulkę ściągniętą, słońce świeciło z rękami, tak na brzuchu zasnąłem, później się taki byłem czerwono-biały, czerwony. To jest takie moje wspomnienie tutaj niedaleko Malty. Więc dzięki Bogu myślę, że Pan Bóg nas jednoczy jako swoje ciało i jednoczy nasze różne drogi gdzieś tam się przecinają i możemy wspólnie widzieć siebie jako tych, którzy idą za Chrystusem w różnych okolicznościach naszego życia. Tak naprawdę w większości jesteście tutaj młodsi od nas. Się śmialiśmy z małżonką moją, że jedziemy tutaj do Was i już będziemy tacy starsi wujko, wujek i ciocia. Ale na szczęście mamy młode dzieci, to trochę nas odmładza. Więc cieszymy się, to tak jak mówię, cieszymy się, że jesteśmy z Wami, szczególnie w tym dziwnym i trudnym czasie. W tym czasie, który budzi tak wiele emocji i tak wiele skrajnych poglądów, skrajnych obserwacji, nawet wewnątrz ciała Chrystusa. Kiedy mówimy i rozmawiamy na ten temat, to takie mamy różne spostrzeżenia. Niektórzy mówią, że koronawirus to jest wymysł, więc ściągajcie maski i tak dalej, nic się nie stanie. Inni, którzy zachorowali i którzy zobaczyli, że ta grypa związana z czasem koronawirusa wcale nie jest taką zwyczajną grypą, jaką przechodzili do tej pory, mówią, nie, trzeba bardziej zwracać uwagę na to. Są tacy, którzy mówią, nic nie róbmy, pozamykajmy kościoły, powinniśmy po prostu stosować się do wszelkich wymogów i tak dalej. Są też ludzie, którzy patrząc na to, co się dzieje, węszą jakieś spiski międzynarodowe. Okej, okay. Wow. Teraz to dopiero będziecie słyszeć. Teraz przemówi z mocą. Więc myślimy sobie, co to będzie, czy jest jakaś siła za tym wszystkim, która próbuje nas zniewolić, zaczipować i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że niektórzy wierzący też karmią się takimi myślami. Udostępniają jakieś filmy na Facebookach i innych portalach, które pokazują, że mamy mieć jakiś chip. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że do niedawna mówiono, że to chip mają nam wszczepić w czoło albo tu w rękę,
Ale teraz się pojawiła nanotechnologia i okazuje się, że ten chip może być w szczepionce. Jakaś taka niekonsekwencja zaczyna być w niektórych interpretacjach, na przykład Księgi Objawienia. Więc myślę, że sami chrześcijanie, my jako chrześcijanie, ludzie, którzy poszliśmy za Chrystusem, stajemy przed różnymi wyzwaniami i czasami najzwyczajniej w świecie nie mamy gotowego rozwiązania. Nie mamy takiego pomysłu na to, co zrobić i tworzymy różne pomysły. Myślę, że Biblia w jakiś sposób podsuwa nam sposób działania w tego typu czasach. Dlatego chciałbym was zaprosić do Dziejów Apostolskich 4 rozdziału 23 wersetu. Dzieje Apostolskie 4:23. I przeczytamy do końca rozdziału. Po odzyskaniu wolności. Mowa o Piotrze, który stanął przed Radą Najwyższą. W 4 rozdziale Piotr i Jan byli przed Radą Najwyższą i tam musieli zdać sprawę z tego, co robią. I tam padły takie słowa, które doskonale znamy, w których słyszymy, Piotr mówi, nie możecie nam zabronić, my nie możemy nie mówić o tym, co doświadczyliśmy w Chrystusie, tak, o tym, co dla nas zrobił Chrystus. No i zostają zwolnieni i wracają. I tak właśnie się zaczyna 23 werset. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga, Władco, zawołali, Ty, który stworzyłeś niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego Ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Przepiękny fragment, który w niezwykły sposób pokazuje, jak pierwszy Kościół poradził sobie z sytuacją, która myślę, że dla nas teraz jest nawet jeszcze nie do pomyślenia, tak? Nikt nie bierze jeszcze naszych przywódców, pastora na przykład tutaj z waszego kościoła, czy z jakiegośkolwiek innego kościoła, nie wstrąca go do więzienia i nie każe mu głosić Ewangelii. Pierwsi chrześcijanie zmierzyli się z taką sytuacją i wobec tej sytuacji postąpili w niezwykły sposób, sposób, który mnie urzekł i sposób, który myślę, że dla naszego zboru w Głogowie, myślę, że być może i dla waszego okaże się taką pomocą, takim jakimś może świeżym, może normalnym spojrzeniem na tą całą trudną sytuację, z którą się zmagamy teraz w naszym kraju i tak naprawdę na świecie. I kiedy czytamy sam początek tego całego opisu, tej całej historii, to widzimy tak, po odzyskaniu wolności przyszli do swoich.
Piotr i Jan po odzyskaniu wolności przychodzą do swoich. Jest to niezwykłe określenie, ponieważ ono wskazuje na bardzo bliską więź, która panowała między ludźmi wtedy w Kościele. Można by było powiedzieć, i niektórzy bibliści tak analizują i interpretują ten zwrot, że gdybyśmy go przetłumaczyli, przyszli do swoich przyjaciół, to niedaleko odbieglibyśmy od sensu oryginału. Tak jakby Łukasz, opisując tą całą historię, chce powiedzieć, że pierwszy Kościół, ludzie, którzy poszli za Chrystusem, byli w pewnym sensie przyjaciółmi. To byli ludzie, którzy lubili siebie, którzy darzyli siebie sympatią, którzy darzyli się taką troską wzajemną o siebie nawzajem. Niesamowita sprawa. Dlaczego? Dlatego, że często w Kościele, niestety w tych kręgach kościelnych, idzie się do Kościoła nie jak do swoich. Myślę, że wam to nie grozi, czuję się tutaj naprawdę fajną atmosferę, jest naprawdę dobrze, ale często w kręgach ludzi wierzących, szczególnie wokół takich trudnych i może niejasnych spraw, na które nie ma takiej jasnej i oczywistej odpowiedzi w Piśmie Świętym, zamiast być przyjaciółmi, stajemy się sobie wrogami. Jesteśmy w stanie argumentować nasze postawy i mówić, że my mamy rację, a ty, który myślisz inaczej, strzeż się ognia piekielnego. Tak może nie mówimy, ale prawie czasami tak brzmią te nasze wypowiedzi. I kiedy śledzi się aktywność ludzi wierzących na Facebooku, to czasami mrozi to krew w żyłach, bo nie widać tam miłości, nie widać tam przyjacielskości, nie widać tam wzajemnej troski o siebie, tylko widać chęć pokazania, kto tutaj ma rację. Nie mówię, że racja w Kościele nie jest ważna. Nie mówię o tym, że nie powinniśmy troszczyć się o to, żeby to, co mówimy i robimy, było zgodne z nauką Pisma Świętego. Natomiast czasami wydaje mi się, że padamy ofiarą takiego walczenia o rzeczy, które nie są do końca najistotniejsze. Co ciekawe, nie wiem, wczoraj wspominałem tutaj o takim filmie, który ukazał się na Netflixie, Dylemat Społeczny, który pokazuje, jak skonstruowane są algorytmy na mediach społecznościowych i jak ich zadaniem jest podbijanie naszej świadomości w tą stronę, w którą wydaje nam się słuszna. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że oglądając Facebooka, czy tam YouTube'a, czy jakieś inne takie media społecznościowe, zaczynamy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że pojawiają się wam pewne treści, które okazuje się, że zaczynają bardzo mocno jakby iść w stronę tego, co ja myślę, że jest słuszne. Zacznijcie na przykład oglądać na Facebooku albo na YouTubie filmy związane z tym, że Ziemia jest płaska. Znaczy z taką teorią, że Ziemia jest płaska, żeby ktoś nie powiedział, że ja mówię, że Ziemia jest płaska. Jeżeli zaczniecie te filmy oglądać, to nagle zacznie się okazywać, że Facebook podrzuca nam coraz to nowe myśli, coraz to nowe artykuły, coraz to nowe treści, które utwierdzają nas w tym poglądzie. Wszystko dzieje się to po to, żeby tak naprawdę pójść w jakąś stronę i wydać pieniądze tam, gdzie ktoś chce, żebyśmy te pieniądze wydali. Natomiast efektem ubocznym takiego działania jest to, że następuje bardzo duża polaryzacja poglądów wewnątrz grup społecznych. I tak naprawdę coraz trudniej jest mieć różne zdania, tak? Bo jeżeli ktoś ma inne zdanie od mojego, to znaczy, że po prostu jest zły, tak naprawdę niczego nie rozumie i w ogóle nie zna się na nauce, a w kręgach chrześcijańskich nie umie interpretować Biblii, bo on myśli inaczej niż ja. Czy to jest atmosfera, która charakteryzuje grupę przyjaciół? Piotr i Jan wrócili do swoich, do grupy ludzi, w której czuli się dobrze, w którym mogli powiedzieć o swoich wątpliwościach, w której mogli powiedzieć, że mają taką czy inną opcję spojrzenia na taką czy inną sytuację, która gdzieś tam wokół nich była. Więc to jest pierwsza rzecz. W takich trudnych sytuacjach nie dajmy, żeby w naszych kościołach została burzona przyjaźń. Ta wzajemna troska, ta taka dobra relacja, ta przyjemna atmosfera, którą budujemy jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Ale kolejna rzecz, która ujęła mnie w tym fragmencie, która po prostu w pewnym momencie aż mnie zawstydziła, to jest to, że zacząłem przyglądać się temu, co oni zrobili.
przyszli jak do swoich i zaczęli się modlić. Padli na kolana, nie wiemy dokładnie, czy padli na kolana, czy jaką formę ich modlitwa przyjęła, ale widzimy, że zaczęli się modlić. Przyszli do Boga z tym problemem, który mają. Więc to jest kolejna taka myśl, która mi towarzyszy, jak sobie myślę o tym, co się dzieje dookoła. Jak bardzo my w modlitwie przychodzimy do Boga, modląc się, żeby jakby zwrócić całą naszą uwagę na Chrystusa, na Boga. Jak bardzo to nam towarzyszy. A jak często zamiast tego, że się modlić, próbujemy w jakiś sposób poukładać te różne sytuacje. Tak? Zaczynamy mówić, może to powinno tak być, a może to powinno być tak. Znów nie chcę tutaj promować jakiegoś takiego beztroskiego i zupełnie pozbawionego jakiegokolwiek myślenia czy rozpoznawania sytuacji podejścia do życia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że bardzo często to staje się dla nas priorytetem. Znaleźć eksperta, który potwierdzi moją wersję. Cały problem, który koronawirus uwidocznił, myślę, że w całej swojej pełni, to jest to, że mamy ekspertów po jednej i po drugiej stronie. Teraz trzeba ważyć, który ekspert jest bardziej ekspercki, ewentualnie bardziej przekonujący nasze złaknione ekspertowego podejścia myślenie. Oni przyszli i zwrócili się do Boga w modlitwie. Zaczęli jakby koncentrować swoją uwagę na właściwą rzecz. Tutaj w modlitwach ktoś tak fajnie powiedział, żebyśmy więcej patrzyli na Chrystusa. Tak naprawdę wasze modlitwy to była taka kwintesencja mojego kazania. Także powinienem złożyć to wszystko i już pojechać sobie do domu. Ale to też pokazuje, że gdzieś jest w was też to takie fajne myślenie, takie, które wydaje mi się jest bardzo biblijnym myśleniem. Więc zwracają się do Boga jako przyjaciele w modlitwie. Ale kolejna rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i bardzo tak poruszyła, to jest tak, zaczynają się modlić i mówią tak, całą tą sytuację opisują, jaka zapanowała i mówią tak, a teraz Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Tak jak my byśmy mogli teraz powiedzieć, a teraz Panie, zwróć uwagę na tą całą sytuację tego narastającego antagonizmu wobec wartości chrześcijańskich, tego na przykład, że mamy koronawirusa, że nie wiemy tak naprawdę, co dalej będzie, jak dalej prowadzić nasz kraj. I kiedy my się modlimy, kiedy ja się modliłem, kiedy często patrzymy na to właśnie z perspektywy Kościoła, to modlimy się, prosimy Cię Boże o zdrowie, żebyśmy nie zachorowali, tak? Prosimy Cię Panie Jezu o to, żeby, nie wiem, ja się modliłem, żeby się wyklarowała ta sytuacja na świecie, żeby w końcu było wiadomo, co jest prawdą. Miałem takie okresy modlitwy i myślę, że to nie są złe modlitwy, ale patrzcie, o co oni się pomodlili. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Wow. Widzicie dojrzałość tej wspólnoty ludzi wierzących? Oni nie mówili, zabierz tego Piłata i Heroda, że oni się przeciwko Tobie buntują. To są źli ludzie. Jak w ogóle możesz dopuścić, żeby takie zło panowało w naszym kraju? Zabierz ich, Panie Jezu. Daj nam prawdziwie dobrych rządzących. O rządzących też się mamy modlić, żeby nie było, że nie, bo Tymoteusz, Paweł do Tymoteusza mówi o tym. Natomiast tutaj w tej sytuacji oni zaczynają się modlić i mówią, jest sytuacja jaka jest, nie mamy za bardzo wpływu na tą sytuację, nie zmienimy jej. Nie zmienisz tego, czy Bill Gates chce cię zaczipować, czy nie. Znów to jest taki żarcik, tak, żebyście tutaj nie powiedzieli, że Tomek Terefenko powiedział na kazaniu, że Bill Gates chce zaczipować ludzkość nanochipami. Nie chcę tego powiedzieć, tak? Tylko tak trochę żartuję, żeby może was tutaj pobudzić trochę do myślenia i odświeżyć trochę wasze takie siedzenie tutaj na tym nabożeństwie. Ale zobaczcie, że oni zaczynają się modlić o to, żeby z odwagą głosić Słowo Boże, żebyśmy my może w tej całej sytuacji padli na kolana przed Bogiem jako kościoły w Polsce i powiedzieli,
Boże, jak wykorzystać tą sytuację? I tak się dzisiaj tutaj modliliście. Jak wykorzystać tą sytuację w pełni, żebym ja i moja wspólnota, żebyśmy mogli z odwagą głosić Słowo Boże. Jak to zrobić? Jak szukać możliwości? Jak gdzieś patrzeć na tą rzeczywistość i wykorzystywać to, co się dzieje, żeby z odwagą głosić Słowo Boże? To trochę przypomina to, co Mateusz mówi w 6 rozdziale. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Czy mamy w głowie to myślenie, że przede wszystkim robimy wszystko w ramach bezpieczeństwa, w ramach jakiegoś takiego troszczenia się o siebie nawzajem, w ramach też takiej troski przyjacielskiej o nasze wspólnoty, ale żeby głosić Słowo Boże, żeby to Słowo Boże wychodziło na zewnątrz. I okazuje się, że wiele zborów dzięki temu online'owemu lockdownowi trochę, czy lockdownowi, który doprowadził do online'owego życia kościołów, docierają z przesłaniem o Ewangelii dalej niż było to możliwe do tej pory. Nie mówię, że dzieje się tak zawsze i nie mówię, że to jest super dobre, ale gdzieś kościoły zaczynają to wykorzystywać. I dzięki Bogu, może trzeba właśnie więcej inwestować w tę sferę działalności kościoła. Może trzeba szukać jeszcze innych możliwości, żeby właśnie docierać ze Słowem Bożym do innych. Może właśnie kiedy zaczniemy się modlić, kiedy zaczniemy odkładać na bok te nasze myśli o tym, co jest dobre, a o tym, co jest niedobre, o tym w tym spojrzeniu na rzeczywistość, to może Bóg zacznie nam otwierać nowe perspektywy na działalność. Jestem tutaj też dzisiaj między innymi po to, żeby opowiedzieć wam o tłumaczeniu Biblii. Razem z taką organizacją Pioneer Bible Translators mówimy Polakom o tym, że mogą się w końcu zaangażować w misje międzynarodowe i w jakiś sposób wspomagać misje międzynarodowe. Nawet się okazuje, że już jedna osoba się znalazła, która ma w sercu ogromne pragnienie nauczyć się języków i jechać gdzieś, gdzie Bóg ją powoła i tłumaczyć Biblię. I to jest po prostu niesamowite, że są tacy ludzie i że gdzieś Bóg też w taki sposób prowadzi nasz Kościół. Natomiast ciekawe było to, że w momencie, kiedy zaczęło nam się to wszystko tak super rozkręcać, zainteresowanie zaczęło być tak duże, że aż byliśmy zdziwieni, to nagle przyszedł lockdown, koronawirus, wszystko padło. I powiem wam, że wtedy pojawiła się taka ciekawa opcja, bo ktoś powiedział o tłumaczeniu Biblii dla głuchych. Ja sobie pomyślałem, Biblia dla głuchych, że oni potrafią przeczytać po polsku. Po co tłumaczyć Biblię dla głuchych? No i to była taka moja błoga niewiedza i sobie myślałem, no dobra, to temat zostawimy na kiedy indziej. I w pewnym momencie, to był lipiec, tak sobie siedziałem i myślałem, co z tym tłumaczeniem Biblii. I mówię, Panie Jezu, mamy to coś robić z tymi głuchymi, czy mamy coś dla nich tłumaczyć? I powiem wam, nie minęło 5 minut. Nie wiem, ile minut minęło, ale mówię, nawet nie 5. I pisze do mnie kolega i mówi, a wiesz, że ktoś mi zaproponował, żeby tłumaczyć moje kazania na język migowy. Ja mówię, co? Czemu ty w ogóle do mnie napisałeś takie rzeczy? I pewne rzeczy zaczęły się gdzieś same układać. Mieliśmy kilka tygodni temu spotkanie tutaj w Poznaniu, w kościele Dale'a Taylora, na temat tłumaczenia Biblii dla głuchych. Oni już przetłumaczyli Ewangelię Łukasza, teraz tłumaczą Dzieje Apostolskie. Jest ktoś, okazuje się, w zborze w Oleśnicy, kto przetłumaczył Ewangelię Jana, ktoś tam w Legnicy i Jeleniej Górze pracuje, ktoś z Warszawy chce zasponsorować tłumaczenie filmu Jezus na język migowy i okazuje się, że nagle coś zaczyna się ruszać. Zaczyna się jakieś takie działanie, którego do tej pory może nie było na taką skalę. I jest to niesamowite, bo wiecie, ile w Polsce jest osób głuchych? Głuchych, mówiąc głuchych, mam na myśli osoby, które nie rozumieją ani słowa, które wy mówicie. To są ludzie, którzy mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inny świat swojego życia i bardzo często zamiast nazywać się głuchymi, my tak określamy osoby, które nie słyszą, oni chcą się nazywać głusi przez duże G, dlatego że oni uważają się za osobny naród, żyjący tutaj w Polsce, wśród nas. Myślałem, że tych ludzi w Polsce jest około, ktoś mi kiedyś powiedział, 20 tysięcy. Więc sobie pomyślałem, dużo tych ludzi, 20 tysięcy.
Ale później rozmawiałem z takim jednym człowiekiem, który ma ogromne serce dla tych ludzi i powiedział: Tomek, pomnóż to przez 20. Ja mówię: co? Przez 20? Tak. Mówi: prawie 500 000 ludzi w Polsce, którzy nie mają trwałego dostępu do Słowa Bożego. Tyle ludzi w Polsce jest, a my no, siedzimy i cieszymy się, że powstaje kolejne tłumaczenie i psioczymy, że mogłoby mieć trochę inne słowo użyte w tamtym kontekście, bo przecież jak ten tłumacz tak mógł przetłumaczyć? Jak ja bym tłumaczył, to bym inaczej przetłumaczył. To powiem: przetłumacz, proszę bardzo, będziemy później twoje się zastanawiać. Ale zobaczcie, czy przypadkiem w modlitwie, kiedy zaczniemy się modlić, nie zaczniemy dostrzegać nowych opcji, to Bóg może naprawdę wielkie rzeczy dla nas zrobić. Więc módlmy się z tą świadomością. To, co oni tutaj zrobili, cytując psalm drugi, z tą świadomością, że to Bóg jest królem, że to Bóg panuje, że narody będą się buntować przeciwko Bogu. To jest jakby wpisane w historię ludzkości. Trochę mówiliśmy o tym wczoraj. Szatan i demony i to, co się dzieje, ta cała rzeczywistość nie śpi. On chce zniszczyć Boże dzieło. Będzie chciał to robić, zawsze tak chciał i zawsze to będzie robił, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i nie załatwi tematu raz na zawsze. Ale my jako chrześcijanie mamy dzisiaj tutaj właśnie cieszyć się tym Bożym królowaniem, Bożym panowaniem, Jego królestwem i wprowadzać je w życie każdego dnia. Ktoś się zapyta, jak powinno wyglądać to Boże królowanie? Jak Chrystus może być tutaj królem? Bardzo prosto. Wczoraj troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Ewangelia Marka mówi, że jest król. Syn człowieczy przyszedł, Marka 10:45, aby mu służono, tylko żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Realizacja Bożego królowania, Bożego panowania tutaj na ziemi zasadza się przede wszystkim na tym, że my będziemy służyć innym. Służyć ludziom dookoła siebie, tym, co Bóg nam daje, tymi naszymi darami i tak dalej. I kiedy patrzymy właśnie na te dzieje apostolskie, które tutaj sobie czytamy, oni jako przyjaciele przyszli do Chrystusa, zaczęli patrzeć na tą szerszą perspektywę, którą On daje, na to Jego królowanie. Zaczęli się modlić o to, żeby w tej sytuacji mogli jeszcze bardziej głosić Słowo Boże. Ale to nie koniec. Gdy grupa przyjaciół zaczyna się w modlitwie skupiać na Chrystusie, naturalnym efektem będzie wzajemna troska o siebie nawzajem. I tutaj mamy całą historię o tym, jak oni sprzedawali różne rzeczy, troszczyli się, zaspokajali swoje wzajemne potrzeby. Oczywiście też musimy być tutaj ostrożni, bo niektórzy mówią, no chrześcijanie wszystko sprzedali i nic nie mieli, ale czasowników użytych tutaj w tym tekście sugeruje, że robili to stopniowo wraz z pojawiającymi się potrzebami. Co więcej, gdyby sprzedali wszystko, to w 12 rozdziale, 12 wersecie nie czytalibyśmy, że mama Marka, najprawdopodobniej tego Marka, który napisał drugą Ewangelię, udostępniała swojego domu na spotkania dla ludzi wierzących. Więc to nie chodzi o to, że teraz musimy sobie powiedzieć, widzicie, sprzedać mi wszystko, co macie, dawać do wspólnej kasy kościelnej i będziemy teraz tutaj dzielić. Nie o to chodzi. Tu widać taką dużą Bożą mądrość i prowadzenie Ducha Świętego w tym, w jaki sposób troszczyć się o siebie tym, co posiadamy. Czy jesteśmy otwarci na to, żeby w jakiś sposób usługiwać sobie tym, co mamy. W jaki sposób mamy. Znamy historię, że później temu kościołowi w Jerozolimie trzeba było pomagać, więc Paweł zbierał pieniądze, żeby ich wspierać. I zwróćcie uwagę, nigdzie nie jest napisane, że to jest coś złego, bo my często mówimy, no oni tyle dawali, no to później mieli za karę, tak? Trzeba było ich później wspierać. Nigdzie Łukasz tego tak nie przedstawia. Mówi, że to była normalna kolej rzeczy. Tak się po prostu zadziało. Trzeba było się wspierać. Czy tak myślimy o sobie nawzajem, żeby się wspierać, żeby kombinować, w jaki sposób my możemy siebie nawzajem budować? Więc jest to niesamowite, że to skupienie na Chrystusie, to połączenie w przyjaźni, to skupienie na Jego królowaniu
skutkuje tym, że się o siebie nawzajem troszczymy, że zaczynamy stwarzać atmosferę, w której chce się wspólnie ze sobą być. Chce się być i chce się razem uczyć chodzenia za Chrystusem. Dlatego ukułem sobie kiedyś takie powiedzonko, co tak bardzo fajnie odzwierciedla to moje takie podejście do Kościoła, że Kościół to są przyjaciele połączeni pasją dla Chrystusa. Przyjaciele połączeni pasją dla Chrystusa. Pewnie jest parę wad w tym określeniu Kościoła, ale myślę, że to w jakąś takie spojrzenie dobrze oddaje. I na sam koniec, kiedy pomyślimy właśnie tak o Kościele, tak o problemach, na które napotyka Kościół, tak o jakby tym skupieniu Kościoła na głoszeniu Słowa, to od razu na myśl mi przychodzi końcówka Dziejów Apostolskich, ostatni werset Dziejów Apostolskich. Możecie go otworzyć, to jest Dzieje Apostolskie 28-31. I tutaj, jeżeli ktoś ma przekład dosłowny Piotra Zaręby, to może tam będzie lepiej to przetłumaczone. W pozostałych przekładach jest to upolszczone albo spolszczone, dlatego że jest tak, ja tu akurat cytuję przekład niedosłowny. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. U kogo się zaczyna od bez przeszkód w Biblii? Czy akurat generalnie, a u kogoś bez przeszkód jest w innym miejscu zdania postawione? I w Grece to słowo akolutos, to jest to słowo bez przeszkód i ono jest na samym końcu zdania postawione. I wielu biblistów mówi, że to jest gramatycznie i stylistycznie bardzo niezgrabne zdanie. I tłumacząc, dlaczego to zdanie jest tak niezgrabne i niefajne, niektórzy mówią, że właśnie dlatego, że to takie poprzestawianie. Czasami jak coś powiem i gdzieś tam poprzestawiam szyk zdania, to zwracacie uwagę, coś źle powiedział, tak? Albo coś powiedział inaczej. I tak samo tutaj się dzieje i prawdopodobnie jest to celowy zabieg literacki Łukasza, który chciał pokazać, że w takich warunkach, w warunkach, w których ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako przyjaciele, skupiają się na Bogu, przychodzą do Niego, pomagają sobie nawzajem, razem wspólnie głosząc Słowo Boże, to Królestwo Boże będzie się rozwijało bez przeszkód, otwarcie. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, dopóki gdzieś nie zakończy się to nasze życie tutaj na ziemi. Głośmy tą Ewangelię. Skupmy się na tym, żeby w tych trudnych sytuacjach myśleć o tym, jak innym opowiedzieć o Jezusie Chrystusie, o tym, co On dla nas zrobił, o tym, jaki On jest dobry, o tym, na czym polega Jego panowanie. A Bóg znajdzie drogi, żeby to słowo rozprzestrzeniało się bez przeszkód. Zwróćcie uwagę, że Paweł to słowo bez przeszkód, czy Łukasz pisząc o tym bez przeszkód mówi o Pawle, który jest w więzieniu. Więc to nie jest tak, że nagle koronawirus znikł. Nie, on pozostał, tak? Nie wiemy ile. Niektórzy mówią, że parę lat jeszcze czeka nam noszenie tych maseczek. Nie wiemy tego. Ale to, co wiemy dzisiaj, to to, że Boże Królestwo jest niezwyciężone, niepokonane. A my jesteśmy tymi, którzy mogą je ogłaszać. I myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na głoszeniu Ewangelii. Módlmy się o to, szukajmy właśnie tych sposobów, jak nie skupiać się na tym, co się dzieje może za bardzo, ale jak w tym wszystkim ogłaszać to, że Chrystus panuje, że Chrystus jest Królem, żeby ktoś kiedyś patrząc i czytając historię, którą my teraz tutaj piszemy, powiedział, oni naprawdę do końca i w całej pełni wykorzystali czas, w którym żyli. Amen. Nie wiem, czy macie zwyczaj modlenia się po kazaniu. Nie chcę tutaj burzyć zwyczaju ani wprowadzać nowych, ale jakbyśmy mogli powstać i się pomodlić. Jeżeli czujesz, że Bóg gdzieś tam do ciebie coś mówi i chciałbyś porozmawiać z Nim,
to niech teraz to będzie taki czas na porozmawianie z Bogiem, na otwarcie przed Nim swojego serca. Można to zrobić głośno, ale jeżeli gdzieś, może jesteś tu pierwszy raz, a może gdzieś nie masz takiej odwagi, Bóg słyszy też i to, co mówisz gdzieś w cichości serca. Módlmy się do Niego z taką szczerością. Skupmy się na Nim. Zapraszam do modlitwy.